Miniony rok był rekordowy dla lotniska w Pyrzowicach. Przez 12 miesięcy obsłużono tu ponad 5 600 000 pasażerów. To o 1 100 000 więcej niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zainteresowanie podróżami, rozpoczęty właśnie rok zapewne przyniesie kolejne rekordy. Paweł Jędrusik. Choć jest zima, to turystów na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach nie brakuje. Tylko w grudniu obsłużono tu ponad 300 000 pasażerów. Dziś kolejki ustawiały się m.in. do lotów do ciepłych krajów. Oceniam pozytywnie. Jestem z Rzeszowa. No powiem szczerze, nie jest to Rzeszów, ale jest okej. Gdzie pan leci? Żona mnie zabiera na Teneryfę. Wszystko jest w porządku. Jest gdzie usiąść, dużo miejsca, mało ludzi. Gdzie pani się udaje dzisiaj? Lecimy na Teneryfę. Czyli takie wakacje w środku zimy. Wakacje w środku zimy, tak jest. Z danych dotyczących lotów czarterowych wynika, że na wakacje mieszkańcy województwa śląskiego i nie tylko latali najczęściej do Turcji, Grecji, Egiptu czy Tunezji. Coraz częściej, zwłaszcza w sezonie zimowym, samoloty latają stąd znacznie dalej. Zdecydowanie rozwija się z Pyrzowic siatka dalekodystansowych, bezpośrednich połączeń czarterowych. Ona jest z każdym rokiem bogatsza. Mówimy tutaj o bezpośrednich lotach na wakacje do Meksyku, Tajlandii, na Kubę, do Dominikany, do Wietnamu. No i tegoroczna nowość, czyli Wyspa Margarita w Wenezueli. No to jest coś, co się znakomicie rozwija. W 2023 roku na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach odbyło się 45 000 startów i lądowań, czyli ponad 120 operacji lotniczych dziennie.